Witam Was w drugim odcinku Studia Młodych Pomorza Zachodniego. Dzisiaj moim gościem jest osoba, którą pewnie możecie kojarzyć z social mediów lub mam nadzieję, odwiedziliście jej e, cukiernie. Hania Beza. Cześć, Haniu. <grytanie> cześć, cześć, cześć. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. E, nam również, że się zgodziłaś. E, zacznijmy od razu, powiedz nam, jak to się w ogóle zaczęło, że prowadzisz swój biznes? E, czy to był Twój... Kierunek studiów, który wybrałaś? Jesteś, jakoś do tego się przygotowywałaś może? <grytanie> no generalnie to, ym, y, to jest coś takiego, że y, nie kończyłam żadnych, y, żadnych studiów, ani nie, nie mam wykształ wykształcenia cukierniczego, y, jeśli chodzi o moje bezy. A wszystko po prostu stworzyło się w moim życiu spontanicznie. Po prostu kiedyś sobie pamiętam, jechałam w metrze i miał jakiś tam pan na reklamówce napisaną na, tak, na taką sentencję, że jak masz jak życie daje ci cytryny, to ciśnij lemoniadę. Ja wtedy, wiecie, miałam tam z 17 lat czy z 16 i stwierdziłam, o, jak życie będzie mi dawało cytrynę, to będę cisnała lemoniadę. No i jak to, tak, tak jakoś wyszło, że życie podrzuciło mi cukier, to zaczęłam kręcić bezy. No i... Gdzieś, gdzieś z roku na rok robiłam tego coraz więcej, coraz więcej, aż mi się to przyjęło i stwierdziłam, że mam dwa wyjścia. Albo się zupełnie zmienić moją profesję i z, z, zająć się czymś innym, albo otworzyć lokal i sprzedawać te bezy i się tym zająć po prostu w życiu. A skończyłam dziennikarstwo, także zupełnie, totalnie coś innego. No właśnie, pierwsze pytanie, jakie się w sumie najbardziej nasuwa, to dlaczego akurat bezy? Bo jest tyle słodkości, są pączki, torty, no dosłownie... Mega dużo opcji, a akurat beza to takie dosyć jest rzadko spotykane. Wiesz dlaczego? Bo dla mnie beza jest po prostu najłatwiejszym ciastem. Ja tak jak ci wspominam, nie mam tego wykształcenia cukierniczego. Jestem z natury taką osobą, która lubi bardzo proste rozwiązania. I też tak, mimo tego, że się wszystko, wszystkim wydaje zupełnie inaczej, nie mam takiej stricte pasji do pieczenia, nie mam takiej stricte pasji do cukiernictwa. To gdzieś tam jest u mnie obok. Wiadomo, że lubię, to cieszę się, jak mam nową końcówkę i wyciskam jakiegoś ładnego byzika ale um, nie jestem takim stricte frikiem, y, tak, takim y, cukierniczym. Dlatego Beza właśnie była jest dla mnie najprostszym ciastem, najszybszym, i jak właśnie tak zaczynam te bezy piec, to ona mi się wydawała taka przepiękna, że jest dosyć łatwa do zrobienia, ale efektowna jest bardzo. I zawsze porównywałam do tego, że Beza jest trochę jak kobieta, że jest taka z zewnątrz piękna, w środku dosyć mocno wrażliwa i też często potrafi puścić focha. Także z Bezą też tak jest, dlatego tak bardzo to dla mnie było takie piękne ciasto, po prostu. I dlatego zaczęłam robić te bezy. No, i się jakoś tak przyjęło, po prostu. Okej. Okay, to na razie, zostawiając właśnie, może to, czy to lubiłaś, czy nie, mhm. chciałbym Cię zapytać o stronę taką biznesową. No, bo prowadzenie własnej działalności, początki z właśnie rozkręceniem biznesu to jest dosyć trudne. Co było właśnie najtrudniejsze dla Ciebie na początku i dlaczego w sumie zdecydowałaś się otworzyć swoją bezownię? Znaczy, wiesz, co powiem Ci szczerze, że e, tak wydaje mi się, m, to, z mojej strony, mi było bardzo o tyle łatwo, że ja to po prostu robiłam cały czas. Nie miałam czegoś takiego na przykład, że zrobiłam sobie biznesplan i stwierdziłam, że w 2020, czy tam w 2019 roku, otworzę swój lokal. Po prostu tak jakby szłam za ciosem. Ale też mi się wydaje, że to jest kwestia charakteru, że każdy z nas musi się po prostu nad sobą zastanowić, bo prawda jest taka, że prowadzenie własnej działalności jest trudne, ale bycie na etacie też jest trudne. Po prostu trzeba wybrać swoje trudne. Są wiadomo tutaj plusy, tutaj plusy, tam minusy, tu minusy. E, na pewno e, osoba, która by chciała założyć własną działalność, e, uważam, że powinna mieć jakiś zestaw cech która generalnie ją będzie trzymała przy prowadzeniu tej działalności. Przy prowadzeniu działalności często mamy po prostu dosyć takie niestabilne zarobki, niestabilne godziny zatrudnienia. Często jest tak właśnie, że nas denerwuje etat, bo musimy siedzieć 8, 16 Y, y, każdego dnia, a się okazuje, że jak otworzymy swoją działalność, to nie musimy siedzieć 8-16, tylko często jakby ta działalność wypełnia ci twoje całe życie i praktycznie nie masz czasu wolnego dla siebie. Y, jest wiele różnych dziedzin i wiele różnych możliwości, ale wydaje mi się, że każdy powinien mniej więcej zobaczyć, jaka jest jego droga. I to nie jest też tak, że każda osoba, która teraz na przykład będzie nas słuchała i ma pomysł na siebie, musi od razu otwierać swoją działalność, bo to faktycznie się wiąże z wieloma rzeczami, chociażby takimi finansowymi. Trzeba mieć wiele ukrytych jest kosztów. W ogóle uważam, że prowadząc swoją działalność i nie posiadając oszczędności, ja bym chyba umarła ze stresu. Po prostu oszczędności to jest jedna z najważniejszych rzeczy bo nigdy nie wiesz nagle, co musisz zapłacić i jaka kwota. Na etacie ty, te, tego problemu nie masz. Po prostu dostajesz dziesiątego wypłatę. No ona jest wiadomo, że jest mniejsza, wyższa, ale ma pewnego rodzaju sufit. Prowadząc swoją działalność tego sufitu często nie mamy, bo w zasadzie Sky is the limit, nie? Ale z, z drugiej strony, na przykład, nie mając oszczędności na różne nietypowe e, 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 opłaty, które gdzieś tam trzeba wykonać, można się też wykończyć e, ze stresu. E, także tutaj są i plusy, i minusy, i osobiście e, polecam, na przykład, osobom, które zaczynają, osobom, które są młode, bo teraz mówimy raczej do, 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 do młodszych ludzi, którzy gdzieś tam chcą działać mają jakieś pasje i prom do przodu jest super, e, to e, może na początku, na przykład, zacząć sobie gdzieś tam obok swoją pasję realizować. E, naprawdę teraz mamy tak dużo różnych możliwości i nas naprawdę może ograniczać tylko wyobraźnia. Mamy dostęp do na, na przykład Prak praktycznie darmowej reklamy, którą możemy sobie sami robić. Wszystkie YouTuby, TikToki, Instagramy, całe social media po prostu czekają na takich ludzi, którzy, którzy chcą pokazać swoją pasję i czasami też nam się wydaje, że na nas już nie ma miejsca w tym świecie, który jest przepełniony ludźmi, którzy robią niesamowite rzeczy i ciekawie rzeczy, ale prawda jest taka, że dla każdego, dla każdej osoby, która chce się dzielić swoją pasją, która chce robić to, co kocha w życiu, znajdzie się kawałek miejsca i znajdzie się kawałek odbiorców i to też nie trzeba mieć tak od razu milionowych wyświetleń, miliardowych kont na tych naszych socialach i można na spokojnie działać, mieć swoją grupę odbiorców i działać, ale wydaje mi się, że czasami warto sobie po prostu zrobić to kroczek po kroczku. Na przykład tak jak ja, no teraz właśnie w kwietniu minie 4 lata, jak prowadzę swój własny lokal. Z Bezami zacząłem myślę, że spokojnie z 7-8 lat temu i ja to sobie powoli rozwijałam. Wiadomo, że czasami jest tak, że ktoś akurat będzie miał farta i po roku będzie miał największą markę świata, ale nie zawsze tak jest dlatego warto być dosyć cierpliwym i warto działać i robić swoje, ale też gdzieś tam robić to w miarę bezpiecznie, inteligentnie po prostu. Właśnie a propos tych sociali, o których wspomniałaś, jak wiemy, aktywnie bardzo działasz zarówno na TikToku, zarówno na Instagramie, też na Facebooku, możemy hmm? cię zauważyć. Powiedz mi, czy dużo to zmieniło w twoim takim postrzeganiu całego takiego marketingu, hmm? prowadzenia biznesu, właśnie ta strona tego reklamowania się, no bo Dużo tego tak. wrzucasz. No tak. TikToki chyba codziennie. E, TikToki już teraz przestałam robić codziennie. Miałam taki moment, bo e, trochę to mi zjadało życie. No też, jakby gdybym była tylko TikTokerką, to nie ma problemu. Ja mogę robić TikToki nawet trzy razy dziennie. Hmm. Ale wiecie, oprócz tego TikToka, jakby wiadomo, jest cała, ca cała masa Jasne. działań, które gdzieś tam w mojej pracy muszę wykonywać. Dlatego teraz mniej więcej wrzucam raz na dwa, trzy dni TikToka. Hmm. E, wiadomo, że bardzo wa ważna jest ta regularność. E, ale tak, jak sobie pomyślę o tym, e, jak to jest, jeśli chodzi o reklamy i sociale, e, to wydaje mi się, że to są troszeczkę dwa obozy. Ja jestem w tym takim drugim, czyli pierwszy obóz jest taki, że mamy swój produkt i stwierdzamy, na przykład, nie wiem, sprzedajmy tak, jak za Tobą stoją tam jakieś syropy albo książki. To na przykład mamy te syropy i wytwarzamy przepyszne syropy i chcemy bardzo zdrowe i chcemy się tym dzielić, no to, a dobra, to zakładamy syropom Instagrama, zakładamy TikToka i działamy. Ale też jest. Druga droga, czyli taka droga, która chyba wydaje mi się, że może być trochę rzadsza, czyli ja, że ja po prostu lubię to prowadzić. Że ja jestem osobą, która ja jestem powiem Ci szczerze, ostatnio zrobiłam ze dwa razy um, live'a na TikToku i na Instagramie, i po tym live'ie ja mówię do mojego męża, że matko jedyna, człowieku, jestem tak szczęśliwa, że pewnie ludziom się wydaje, że bo ktoś to mi powiedział, że jak ty jesteś w stanie przez godzinę gadać. Ja mówię, że człowieku, ja generalnie miałam coś takiego, że już mi było głupio tych ludzi trzymać przed tym, tym, żeby po prostu. Ja się czuję szczęśliwa. Ja się spełniam, jak prowadzę te live'y i ja to kocham. I po prostu cały sobie gdzieś tam zaczęłam na, na YouTubie nagrywać, Instagrama y i tak dalej prowadzić w liceum i cały czas tak jakby szukam na siebie pomysłu, co może być moim wyznacznikiem i w międzyczasie wpadła mi ta beza. Dlatego ja tak bardzo lubię te sociale i lubię całą tą otoczkę, a beza jest dla mnie takim dodatkiem, który mnie tylko tak jakby określa. Także moim zdaniem jakby mamy dwie możliwości, albo właśnie mieć produkt i go reklamować przez sociale, albo kochać prowadzenie sociali, kochać prowadzenie tego wszystkiego i znaleźć coś, jakiś taki wyróżnik, jakiś pomysł na siebie, żebyśmy po prostu byli gdzieś tam wyróżnieni, że coś jest takiego coś innego, coś co przyciągnie mimo wszystko do nas jakąś tam większą, szerszą, szersze gronę odbiorców. Ostatnio gdzieś widziałam takiego fajnego, wiem, że długo gadam, ale tylko, sporo, że coś widziałam takiego fajnego. To jesteś e, tą główną postacią. <laughs> Słuchajcie, bo widziałam taki fajny, e, u, bo matko nie e, zapomniałam, jak się nazywa ta dziewczyna na Instagramie, ale wrzuciła coś takiego, że czasami ludzie się przejmują, że oni nie mają na przykład 100 tysięcy obserwatorów e, i powiedziała coś takiego, że to sobie wyobraź, e, że te, na przykład te 2000 tysiące osób, które cię obserwuje jest teraz u ciebie w domu i na ciebie Patrzę jak ty to wszystko robisz. nie? No i pa patrzcie, jaka to jest zupełnie inna perspektywa. Jasne. Dlatego moim zdaniem trzeba się aż tak bardzo nie skupiać na tych olbrzymich ilościach, żeby tego, do tego dążyć, tylko starać się robić naprawdę fajne rzeczy, które cię cieszą, żeby to było takie prawdziwe i wiarygodne i te osoby, słuchajcie, po prostu przyjdą. Jeżeli będziesz robiła wiarygodnie, i tak dalej, może będziesz mniejsza grupa odbiorców, ale mniejsza grupa odbiorców nie oznacza, że ty na przykład nie sprzedasz swoich syropów, tak? które będziesz reklamowała, Jasne. bo sprzedasz. To, co też zauważyłem, że ciebie wyróżnia, to nie jest stricte właśnie reklamowanie produktu, czyli bezy, 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 tylko ty się bardzo z tym utożsamiasz. To jest, to jest właśnie fajne i to, co myślę, że przyciąga do ciebie ludzi, że ty żyjesz tym, widać właśnie, że to cię jara, ale że nie sprzedajesz tylko produktu, tylko sprzedajesz siebie jako osobę. No bo Hania Beza, no to ktoś, tak jak ja bym na przykład założył firmę z syropami, nazywał mi się Michał Syrop, to nie, <noise> brzmi, nie brzmi to super fajnie. <głos> Dlaczego? <głos> ale, ale to u ciebie właśnie zagrało i myślę, że to y, pozwala ci te zasięgi po prostu poszerzyć. No bo y na TikToku teraz masz z tego, co widziałem, 30 tysięcy około obserwujących. No prawie 30 y, Na Instagramie już dobijasz do 10, więc to zaczyna się dosyć fajnie rozwijać. A powiem Ci więcej, że patrzcie, ja swój biznes cały czas jakby robię. Niektórzy się mnie pytają, i co, da się wyżyć ze sprzedawania tylko bez? No, no da się, patrzcie, i była wojna, i była inflacja, teraz jest inflacja, i były ten, było co jeszcze, był COVID przecież, był hmm. ten cały. No i generalnie, słuchajcie, no jakoś się trzymam. A nie miałam jakoś miliardów na Instagramie obserwujących i bez problemu się utrzymuję z tego w swoim życiu. No i jakby bez problemu. Wiesz dlaczego? Bo jakby ja mam coś takiego, że po prostu właśnie bardziej niż stricte siedzenie i pieczenie tej bezy, kocham całą tą otoczkę. Dlatego właśnie nadałam sobie nazwisko Beza, yy, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to nie jest moje nazwisko, wiadomo, ale nadałam sobie taki swój pseudonim Hania Beza mm -hmm. yy, i stwierdziłam, że no, już tak ludzie mnie w ogóle mieli zapisanych, yy, za, za, zapisaną w telefonie, no to będę już za tym szła i będę Hania Beza i faktycznie ja to tak robię od takiej strony, takiej stricte mojej yy, i faktycznie tam jakby nam na przykład tak widzisz na mojego TikToka, tam nie ma tylko TikToków o Bezach, ale stwierdziłam, że chcę na przykład się otaczać tym, co lubię najbardziej, czyli tako, tak, tak się zawęziłam do po prostu gastronomii, jedzenia, słodkości głównie, bo ja bardzo kocham właśnie takie słodkie rzeczy yy, i jakieś tam podróże. I tak się za zacieśniłam i w tej bańce mi jest bardzo dobrze i po prostu robię to, co kocham, a Beza jest takim stricte moim wyróżnikiem. No właśnie u ciebie też mogliśmy zauważyć na, twoich, yy, na twoim Facebooku, yy, na pewno to widziałem, że... Byłaś w jakimś mieście właśnie ze swoimi bezami reklamować, to to jest super, że nie idę do pracy, zrobię bezy, nagram TikToka i narka, tylko wychodzisz gdzieś z tą inicjatywą. To jest właśnie. Dziękuję, mm. że tak mówisz, to bardzo miłe. To mhm. mega fajne, ale też to co my tutaj możemy na pewno docenić jako lokalna społeczność to że jesteś taką barwną postacią właśnie w naszym Szczecinie i też pokazujesz ten Szczecin innym osobom to gdzieś właśnie i na socialach i ten ja nie widziałem widziałem bardzo dużo właśnie Tiktoków w którym chodzisz po różnych miejscach w Szczecinie reklamujesz je innych przedsiębiorców co też teoretycznie są dla ciebie konkurencją ale jak widać można to robić że tak powiem normalnie no tak, no ja w ogóle też uważam, że jest, mamy, nie wiem, XXI wiek, yy, także konkurencja, no wiadomo, że konkurencja jest, zawsze była i będzie, ale to dobrze. Yy. No nie wiem, no w sensie, że dla mnie to takie trochę przykre, że ludzie nie chcą ze sobą współpracować. Ja nie mówię teraz, że jakby z inną na przykład cukiernią mam teraz współpracować, mamy sobie tam spiać z dzióbków i, i robić razem jakieś różne, um, nie wiem, projekty i tak dalej, bo to też nie chodzi do końca o to, no bo to wiadomo, że to jest mimo wszystko moja konkurencja, ale z drugiej strony zawsze wolę współpracować z tymi ludźmi. No, na, na przykładzie super mogę powiedzieć sernikowe logwe, teraz to jest deser Szczecin. No przecież to też jest Kasia, która robi dokładnie praktycznie to samo co ja, no ma słodkości, sprzedaje słodkości, a a powiem Ci szczerze, że dla mnie jakby pokazanie jej miejsca, tak, tak, po jej miejsca. Ja nie tego nie traktuję jako reklamowanie jej miejsca, tylko pokazanie jej miejsca, pokazanie tego, jakie to jest smaczne i tak dalej. jest po prostu czystą przyjemnością i radością, bo to nie oznacza, że do mnie ludzie już nie przyjdą, bo po, po, pokazałam jej miejsce, Je, jej miejsce na TikToku, jak pokazałam, ma tam słuchajcie, ponad 100 tysięcy wyświetleń i mnóstwo komentarzy, że o matko, nie widziałam o takim miejscu, przyjdę tam, idziemy tam i tak dalej. No ja się tylko cieszę, że, 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 że tak się to tworzy, i to nie oznacza, że do mnie nikt nie przyjdzie. Dlatego Oczywiście. ja uważam, że fajnie jest współpracować, fajnie siebie szanować i nie rozumiem tego, że gdzieś tam między gastronomikami w Szczecinie i nie tylko na pewno w Szczecinie gdzieś tam są jakieś takie wojny i trudności, bo dla mnie szkoda jest energii na to. I też uważam, że jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć jakąś konkurencję, szkoda energii na takie rzeczy, jak tam przepychanie się z nimi, lepiej tą energię poświęcić na to, żeby. Wasze, wasz produkt, wasza rzecz, którą chcecie robić, kwitła niż na to, żeby się przepychać z kimś tam e, innym. E, poczekaj, coś jeszcze chciałam ci a propos tego powiedzieć, a wiem, a propos tych wyjazdów, a propos tych wyjazdów, e, jakkolwiek strasznie to nie zabrzmi, bo czasami już wiem, że niektórzy teraz pewnie pod tym, e, pod tym filmikiem napisuj, napisuj, napiszą, że Hania Beza już wyskakuje wszędzie i że z każdej lodówki, że, że już jest mnie wszędzie pełno, no ale to chyba nie dziwne, no kurczę, robię to, co kocham i tym się zajmuję, no to dlaczego, dla, dla, dlaczego mam, no nie wiem, przestać działać, bo komuś to tam nie odpowiada, e, to to jest taki też moj, moja rada, że jeżeli czasem wam się wydaje, że wyskakujecie z każdej lodówki, że już wszędzie o was jest pełno, to pamiętajcie, że mnóstwo osób was nie zna i że lepiej, żeby ze dwie czy trzy osoby stwierdziły, że już nie mogą na tą, nie mogą na, na tą dziewczynę, czy na tą osobę, która tam sobie działa, patrzeć i ją od, y, od obserwują, ale za to dojdzie ci dwadzieścia następnych osób, które cię poznają. Dlatego Pernie. nigdy nie, nie przejmujcie się takimi komentarzami, że albo nie, nie stresujcie się tym, że macie wrażenie, że was jest wszędzie pełno. Trzeba działać po prostu i robić swoje. I tak jeszcze tylko powiem do tych wyjazdów, bo ja teraz sobie wymyśliłam taki projekt z Bezą w Polskę, bo czuję się tak nieskromnie nie mówiąc, znaczy to jest tylko, tylko ja tak czuję pewnie, że jestem takim z takim małym, tak, tak chciałbym takim być, takim małym ambasadorem naszego miasta. Nikt mnie tym nie nazwał, ja się tak trochę czuję, że chciałabym po prostu reklamować nasze miasto w całej Polsce, bo uważam, że mamy piękne miasto, świetne miasto. Szczecin jest niedoceniony, totalnie daleko. Cała Polska, jak sobie gdzieś chce pojechać do miasta na weekend, to Szczecin rzadko kto wybiera. I ja tak stwierdziłam, że chciałabym dać swoją taką minimalną cegiełeczkę do tego, żeby właśnie ludzie poznali ten Szczecin Takiej strony, że warto tutaj przyjechać, warto popatrzeć, warto pochodzić i z takim dobrym, z dobrym efektem dla nas wszystkich tutaj w Szczecinie. Dlatego stwierdziłam, że będę jeździła z tymi bezikami, będę zapraszała ludzi z całej Polski ludzi, właśnie, że przyjeżdżali do Szczecina. Będę zachęcała też, żeby przyjeżdżali do mojej bezdowni i to taki, mój, taki mały projekt. Tak mam nadzieję, że, że to się tak gdzieś tam rozwinie trochę jeszcze bardziej i faktycznie będzie z tego jakiś taki efekt końcowy. A właśnie jeszcze a propos TikToka. Chciałem zapytać czy te początki jak zaczynałaś nie były dla ciebie takie demotywujące no, bo wiadomo że jak zaczynasz to te zasięgi aż nie są super wielkie nie masz od razu właśnie tak jak powiedziałaś miliona obserwujących no. czy nie miałaś czegoś takiego że kurczę że nie dociera to może na początku do tak dużej ilości osób do jakiej bym chciała żeby dotarło i nie myślałaś żeby zrezygnować czy jednak nie miałaś w ogóle takich myśli Wiesz co, jeśli chodzi o TikToka, to akurat totalnie tak nie miałam, z tego względu, że mi od razu pierwszy filmik już dobrze się. Pierwszy filmik, jaki nagram na TikToku, to była y, inflacyjna randka. I moja inflacyjna randka, tak patrzę, mówię matko, co to jest w ogóle za medium ten TikTok? Jakby ja tutaj wrzuciłam jeden filmik, a to od razu się gdzieś tam rozeszło, um, ale wiecie co, no też zauważyłam że to nie jest też tak, że jakoś akurat musiałam się chyba fajnie wstrzelić po prostu, ale um, trzeci filmik, jaki nagrałam ma ponad milion wyświetleń, także akurat przy TikToku miałam totalne okay. jakieś a, szczęście Instagram? i radość, ale przy Instagramie właśnie mam tak, że to tak wiecie, sobie po prostu tam robię, to rośnie, sobie bardzo powolutku... Um, no, no, wiesz, co, no, to jest coś takiego, że no wiadomo, że zawsze to jest takie smutne, że jak coś tworzysz i tam ogląda trochę mniej ludzi, bo wiadomo, jeżeli coś robimy w internecie, to no, 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 byłabym nieszczera, gdybym powiedziała, że nie chciałabym, żeby mnie ludzie nie obserwowali więcej. I na pewno no, tak oczywiście. każdy każdy twórca po to to robi, żeby mieć swoich odbiorców i żeby go oglądali, go lubili i tam się cieszyli byli zaangażowaną społecznością. Ale. Wydaje mi się, że też no, nie ma co się na tym skupiać, że warto robić po prostu swoje i czekać. Słuchajcie, jak tak czasem się ogląda historię różnych ludzi, to czasem, słuchajcie, 2-3 lata, 4 lata nim tak coś pstryknie, po prostu yy, wytrwałości. Wiecie co Wam powiem? Jeżeli teraz jest ktoś, nas słucha w takim młodszym wieku, to uważam, że to jest super czas, żeby też zacząć, bo w tym momencie często jest tak, że ktoś ma tam 19 lat, to często na przykład mieszka z rodzicami w domu i powiedzmy, nie musi mieć pieniędzy na utrzymanie się. I to jest super miejsce, super moment, żeby właśnie zacząć sobie działać, bo możemy się skupić stricte na działaniu, a nie na tym, że nie mamy za co zapłacić za czynsz. Także no, warto wykorzystywać takie momenty w swoim życiu, kiedy jest po prostu y, trochę łatwiej, nie? Jasne, a y, to już zostawiając TikToka. Początki prowadzenia biznesu, no to tutaj mogę, możemy no. zahaczyć o to, że może nie było aż takiego dużego ruchu, jeszcze cię tak dużo osób nie znało. Czy to, to był jakiś problem? No, jesteś też w takim miejscu akurat dobrze usytuowanym. Jestem, ale też bardzo długo na to pracowałam. To też jest coś takiego, że na przykład. Ty nie byłaś po prostu że o, ludzie zaczęli, kto to jest? Tylko no już nie, nie. była ja, gdzieś, ja z... ja myślę, gdzieś długo, znana. Tak, ja bardzo długo na to pracowałam i w ogóle tak wydaje mi się, że jest kilka modelów prowadzenia swojego biznesu. Na przykład jeżeli mamy, nie wiem, jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, bierzesz kredyt albo, nie wiem, masz jakieś fajne finansowanie albo po prostu masz oszczędności duże, otwierasz lokal i czekasz, aż ludzie przyjdą. To jest moim zdaniem trochę, właśnie trzeba mieć sporo, sporo gotówki, znaczy sporo pieniędzy po prostu na to, bo mniej więcej taki lokal to jest około dwa lata, niż on się tak wsiączy, wsi, wsi, wsiąknie w rynek. Ja troszeczkę zrobiłam to inaczej, bo nie miałam pieniędzy. Ja jestem człowiekiem, który się bardzo boi kredytów i chyba, no nie, no nie chyba, tylko nigdy go nie wzięłam. Gdzieś tam sobie ciułałam przez lata oszczędności i po prostu po kilku latach, gdzie pracowałam, gdzie już jakby już miałam mocne, w jakiś tam sposób mocne sociale rozpoznawalne tutaj lokalnie, miałam mnóstwo swoich klientów. Po prostu stwierdziłam, że szukam lokalu i otwieram lokal i w taki sposób, jakby ja już otwierając lokal, to już przy otwarciu lokalu już miałam tonę ludzi olbrzymią kolejkę do tych moich BS. Miałam powiem Ci więcej, miałam mnóstwo tutaj takich lokalnych, lokalnych dziennikarzy, jakichś takich portali i osoby, które przyszły i tak naprawdę zrobiły mi jeszcze dodatkową, bezpłatną reklamę. I to, to było takie dla mnie aż takie niesamowite, bo ja się nie spodziewałam tego. Słuchaj, ja nikt nie powiedział, że na otwarcie przyjdzie kurier, głos i te wszystkie. Wiesz, jakby tutaj te gazety, jakieś internetowe, internetowe też, te media. Także, także wiesz, masz dwie, dwie różne możliwości: albo robisz swój produkt i zaczynasz działać, albo działasz i po prostu już masz odbiorców na swój produkt. Osobiście dla osób, które nie mają za dużo pieniędzy, polecam to drugą, to drugie rozwiązanie, bo jest bezpieczniej, po prostu. Ja Rozłożyć się to troszkę tak, w czasie tak, i no. dać sobie też taki moment, żeby wiedzieć, kiedy zacząć. Tak, nie? dokładnie. No a nie masz takiego momentu, takiego wypalenia, bo często się słyszy, jak ludzie zaczynają pracować no. ze swoją pasją, z tym, co lubią robić, czyli właśnie tak jak ty z cukiernictwem, no to jednak jest rzemiosło, to jest praca techniczna. Y, tu trzeba się namieszać, trzeba się narobić, jednak tak, no, no. nikt za darmo, nikt za darmo ci nie da, y, więc y, nie masz już, nie czujesz czasami się, że tak jesteś zmęczona tym po prostu. Znaczy wiesz co, to tak, tutaj muszę, musiałbym rozdzielić dwie rzeczy. Jeśli chodzi o pracę, tak stricte właśnie w kuchni i e, moimi bezami, bardzo często jestem wypalona i bardzo często jestem e, przemęczona fizycznie, bo to jest bardzo ciężka i fizyczna praca gastronomia. To jest właśnie tutaj to niestety trzeba podkreślić, że e, na przykład teraz, gdybym miała drugi raz, raz wejść w biznes. No, nie wiem, czy bym poszła w tą gastronomię, kilka razy tam się zastrzegałam, że nie, ale docelowo chyba wolałabym coś nie gastronomicznego robić. No, to jest bardzo ciężka praca, bardzo trzeba się dużo poświęcić, bardzo godzin na to dużo spe, spędzić. Sam fakt tego, że ktoś na przykład myśli, że otworzę swoją kawiarnię i będzie tak przyjemnie, trzeba na przykład wziąć pod uwagę to, że wszystkie wolne dni, wszystkie miejsca, gdzie ludzie zazwyczaj mają wolne, to ty masz najwięcej pracy. Także no, to jest du dużo bardzo roboty i tutaj faktycznie z tym, z tym no, trzeba sobie tam radzić. No, nie będę Ci zwracam do domu i jestem przemęczona, płaczę, krzyczę, tupię nogą mnie, ale Jeszcze. na przykład mnie trzyma przy tym wszystkim ta moja druga część te, tej działalności właśnie w socialach, robienie filmów, robienie zdjęć, prowadzenie jakichś podcastów, te wyjazdy. To mnie tak jakby trzyma przy tym, że ja to kocham robić po prostu. E, I wydaje mi się, że e, czasem jest tak, że no mam jakąś swoją pasję i faktycznie jakby przez pracę e, ta pasja zaczyna zanikać, bo tego, no wiecie co chodzi. Jakby, że, e, I zupełnie jest inaczej na przykładzie tych moich ciast. Zupełnie jest inaczej zrobić sobie ciasto w domu, tort, wytynkować, coś tam zrobić, a inaczej jest prowadzić z tego biznes i sprzedawać to w masowych ilościach. To jest zupełnie totalnie dwie różne rzeczy. I na przykład czasami ludzie mają do tego pasję, żeby sobie zrobić i myślą, że to jest tak super robić torty, ale jak Zaczyna robić to masowo, to wypalenie, wyniszczenie. Dlatego fajnie mieć coś, co jednak ci tam będzie trzymało po prostu obok nie A jakie Hania Beza ma plany na przyszłość? Czy planujesz może poszerzenie działalności, czy jakieś może projekty nowe? Coś możesz nam tutaj zdradzić? Taki, taki smaczek <laughs> dla, dla tutaj Pomorza Zachodniego? Wiesz co? No, trochę tych planów mam i marzeń. Generalnie po, po, po czterech latach prowadzenia swojego własnego lokaliku, skupienia się na tym stuprocentowo, naprawdę powiem Wam, że to jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ja nie mam innego życia niż ten lokal. Naprawdę, że mi się fartem udało faceta znaleźć i męża. A, autentycznie, bo jakby to jest coś takiego, że dla mnie to jest stuprocentowy fokus. Na przykład nie wyobrażam sobie tego prowadzić ta w taki sposób, jak prowadzę, na przykład mając dzieci. W sensie, że no, to albo by te dzieci były zaniedbane, albo by ten lokal był zaniedbany. Po prostu żeby robiłem bezy. and uh, no No fajnie, żebym miała pewnie za kilka lat tanią siłę roboczą, nie no, żartuję, przepraszam. E, ale ten, ale <laughs> um, planów mam mnóstwo. E, t, wiecie co, też ważne jest to, że e, e, tak abstrahując jeszcze od tego pytania, że właśnie e, też trzeba tylko uważać, żeby e, ten pomysł na siebie, ten pomysł życiowy też nie zasłonił tego też, co jest ważne. Na przykład słuchajcie, ja wiele lat miałam coś takiego, jak robiłam te bezy, na przykład bardzo mi brakowało bliskich ludzi, bo e, tak ta się skupiłam mocno w tej pracy, że często można stać się trochę pracoholikiem do no, 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 to, tak to wygląda. I na przykład mi bardzo brakowało właśnie rodziny, żeby założyć rodzinę, żeby mieć ten taką, tak, taką swoją, tą taką prywatną zadbaną część. I w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, muszę o to zadbać i zadbałam, ale to też jest ważne, żeby się nie zatracać aż tak bardzo, bo potem żebyśmy nie zostali w ręką znaczników, bo młodość szybko leci. No ale dobra, nieistotne. Um o co pytałeś? O, plany. A, o plan. To jeśli chodzi o plany, to mam teraz dużo takich bardziej planów medialnych. Z lokalem też mam plan, ale w, w droże ten plan dopiero w styczniu albo w lutym kolejnego roku 2024. I to będzie taki trochę plan, że trochę moja bezownia ulegnie zmianiem. Zamierzam powiększyć trochę moją przestrzeń pracowniczą, żebym miała więcej możliwości i mam przepiękne, no, no zobaczycie, zobaczycie. W... Nie można w... dużo zdradzać. Tak, w 2024 roku odsłonię swoje bezowe karty kolejne, także mam nadzieję, że się wam bardzo spodoba i bardzo serdecznie zapraszam, a ja osobiście jeszcze tak prywatnie właśnie zamierzam też mocno teraz postawić na tą stronę medialną, czyli moje podcasty, te właśnie moje wyjazdy, ten projekt z Bezą w Polskę, z moim projektem z Bezą w Polsce, będzie się wiązał też kolejny projekt, który też będę realizowała, także wydaje mi się, że w następnym, w 2020 w 24 roku. Jeżeli się wszystko oczywiście uda i wszystko pójdzie gładko, to e, dziękuję Ci bardzo, bo tak się cieszę, tak się jaram. To jest coś takiego, <laughs> że wymyślić wymyślam ten drugi projekt, to od, odzyskam taką radę ja życia. ja tak. Zaczynam czekać. E, tak, tak, tak. Także e, planów i pomysłów jest bardzo dużo. E, no Mi bardzo zależy właśnie na tej stronie medialnej, bo ja się tam spełniam. Po prostu to kocham Super. i mnie to cieszy i polecam, nawet jeżeli robicie coś, co e, uwielbiacie coś, co robicie z pasją, to e, właśnie e, polecam, żeby mieć taką e, taką... Taką gdzieś tam część, która będzie was trzymała przy tych trudach, i żeby gdzieś tam. Bo wiadomo, prowadzenie biznesu, no naprawdę to nie jest lekka sprawa. Serio, wierzcie mi, to nie jest lekka sprawa, ale, ale, ale da się i też. Nie każdy na przykład w internecie musi być na przykład takim. Bo wiecie co? Czasem jeszcze, a wiem, chciałam powiedzieć taką jedną, tylko taką, taką radę do młodych ludzi. Jak Proszę, mogę. W sensie, Ja też jestem młoda, ale do takich młodszych ludzi. Mhm. Chciałam powiedzieć taką radę, że czasami ktoś sobie pomyśli, że, o, bym założyła TikToka, bym założyła Facebooka, Instagrama, ale ja nie umiem tak gadać przed kamerą, nie umiem na przykład się aż tak wyrażać, nie mam aż takiego pomysłu. To słuchajcie, to trzeba wykorzystywać swoje talenty. Naprawdę, na przykład ja się zastanawiam, jakie ja mam talenty. I tak sobie pomyślałam, no dobra, moim głównym talentem w życiu w szkole byłam beznadziejna, miałam same dwóje, prawie że same dwóje, nie byłam jakimś tam wybitnym uczniem, się stawiamy jaki mam talent i stwierdziłam, że no, moim talentem jest to, że lubię jeść, moim talentem jest to, że lubię być taka że dużo gadać, się cieszyć. Jestem dosyć op optymistycznie i taka pozytywnie nastawiona do życia i stwierdziłam, dobra, będę sobie po prostu to wykorzystywała. To, żeby sprzedawać ludziom uśmiech, żeby ktoś spojrzy na mój filmik, to się od razu uśmiechał i będę mówiła o jedzeniu. No a na przykład ktoś ma do czegoś innego talent, to żeby nie mówić, że o, nie mam takiego fajnego talentu jak ktoś tam, tylko właśnie wykorzystywać te swoje talenty i wcale nie musicie być nie wiadomo jacy otwarci i tak dalej. Można z różnym kontentem naprawdę tworzyć swoje filmy, wideo i materiały i to też ludzie pokochają. Tylko żeby być szczerym. I też wiadomo, że trening nie mistrza, czyli jak ktoś nie umie może tak rozmawiać, e, mówić do telefonu, no bo to jest ciężkie mówić no. do samego siebie, no to, to po pewnym czasie może to załapać, tak, bo to, 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 to też jest... Ale wiesz, ale też możesz mieć inny sposób. Nie musisz mówić do telefonu, możesz rzesz, robić jakieś super grafiki, jakoś super pisać. Nie wiem, możesz się nagrywać, możesz, no różne rzeczy. Naprawdę teraz mamy tak dużo możliwości. Świat jest teraz no naprawdę tak... No, nasi rodzice? No, totalnie nie mieli aż takich możliwości, jak byli no, młodzi, naprawdę. Niestety. No, a my teraz w tych czasach mamy, no nie wiem, świat jest otwarty, jest mnóstwo różnych projektów ze szkół, ze, ze studiów, że można gdzieś tam wyjechać na wymiany. No, naprawdę, mamy świat praktycznie u naszych stóp. aż się czasem dziwię, że ludzie z tego nie korzystają, bo mamy wszystko podane tak naprawdę jak, jak na tacy. Jeżeli tylko chcemy, jeżeli mamy chęć działania. No, i to wszystko też jest oparte na tym, że trzeba jednak w wysiłku trochę, nie? No przede wszystkim ciężka praca. No, ciężka praca, tak, 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 tak. Wydaje mi się, że wiecie, nawet jak się patrzy na te takie milionowe kanały na YouTubie czy na jakichś TikTokach i tak dalej, to może to też wygląda dosyć lekko, ale jestem przekonana, że ci ludzie często też pracują od rana do wieczora. I jakby ciężka praca. No, tak jakby za darmo zależenie, to wiadomo nic, nie? Dokładnie. No. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za udział w naszym programie. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób, które tego słuchają, e, wpadnie do Ciebie na wezy e, i powie, że jest od nas. E, no i co? Dziękuję ra jeszcze raz Ci ślicznie. Bardzo dziękujemy. Możemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję tylko, że ktoś chociaż troszeczkę skorzy skorzysta z tego, co powiedziałam. Bardzo się starałam, żeby no, chociaż ktoś przekazać wszystkim. jakieś mięso. Przede wszystkim. To dziękuję. Bardzo jeszcze za raz. zaproszenie.